Co to za festiwal bez wpadek? Zawsze można się pomylić. Krótko, szybko, głośno i bez próby. Nie wiem. Może to czuć się jakoś, nie wiem, ja czułem troszeczkę inaczej, że gdzieś tam się tak załamałem, ale no dobrze, no koncert jest taki, że... No cóż, ja jestem samorządowcem, nie politykiem. Każdy zespół ma prawo wyrażać swoje poglądy w dowolny sposób. Trudno powiedzieć kiedy. Wczoraj sprzedano nam złe bilety. Chcieliśmy bilety na dzisiaj, sprzedano nam bilety na wczoraj. Dziewczyny właśnie z takimi plakietkami i... Myślę, że to wiesz, odpowiedni moment, żeby powiedzieć sobie cześć i... No róbcie ten festiwal, bo już tyle lat go robicie i przyjeżdżajcie tutaj, bo jest po prostu, wiesz, jeden ze starszych festiwali, może nie tak stary jak Jarocin, ale... Tutaj w Węgorzewie? Pierwszy. Jeszcze co prawda... Myślę, że jeszcze za wcześnie na podsumowanie, to trzeba po prostu ochłonąć, przeanalizować wszystkie plusy, minusy. Nie, no są takie wrażenia, że integrujemy się z ludźmi na polu namiotowym, to też jest ważne. A jaka jest tam atmosfera? Wiesz co, no wydaje mi się, że to nie jest ważne, czy bawimy się na koncertach, czy bawimy się na polu. Ważne, żeby aplikować sobie pozytywne doznania, nie? Będę starał się, aby ten festiwal nigdy nie zniknął z aren Węgorzewa. Jak zawsze mówię, I love you.